Państwu, proszę Państwa, dzisiaj mija równo 42 lata od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Prowadził go generał Wojciech Jaruzelski. 13 grudnia. Szanowny narodzie polski, jest to orędzie pojednania. Państwo pozwolą, że odczytam. Zwracam się do narodu II Rzeczypospolitej Polskiej, suwerena w kraju i za granicą, do przyjrzenia się zaistniałych i pojawiających możliwości pojednania z trzema narodami, potomkami elit III Rzeszy Niemieckiej, a w szczególności z narodem Rzeczypospolitej Polskiej II. Zaczynamy stały proces reparacji i restytucji zadośćuczynienia przez spadkobierców III Rzeszy, a narodem II Rzeczypospolitej Polskiej. Udało mi się jako jedynemu prezydentowi II Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej zacząć proces. Natomiast III Rzeczypospolita Polska, nie będąc stroną prawną, nie była w stanie podjąć stosownych rokowań. Obawiam się, że w zaistniałej sytuacji byłe i obecne elity rządzące będą ze zdwojoną siłą próbowały mnie zmarginalizować i szkalować, obrzucając mnie bezpodstawnymi oskarżeniami i pomówieniami. Reparacje pojednania plus restytucja mienia jest faktem. Głównym zadaniem obecnie jest pojednanie narodów, które jeszcze nigdy nie były tak skłócone, poróżnione, skłócone rodziny, załogi zakładów pracy, pracownicy służby zdrowia i urzędnicy, służby mundurowe, policjanci, żołnierze, a w szczególności należy odpolitycznić natychmiast wymiar sprawiedliwości. Do tego stanu przyczyniły się również ugrupowania polityczne, nie pragnące zadbać o naród, a jedynie o własne prywatne interesy polityczne. Połączyć naród może tylko wspólny temat, wspólny cel, wspólne zadowolenie oraz wspólny interes. Tym jedynym wspólnym działaniem oraz wolą całego narodu jest żądanie reparacji wojennych od narodu niemieckiego, od sąsiada, który rozpoczął II wojnę światową. Ten temat i jego rozwiązanie może być inicjatywą politycznych zbliżenia do pojednania i wybaczenia, co może być pięknym początkiem dla Europy w tej części i w tej nowej erze. Celem naszym jest zbliżenie i pojednanie wszystkich naszych sąsiadów, jak również Rosji, tak aby pokój tych wszystkich narodów Europy zagościł na wieczność. Zaczynamy proces budowy stałej restytucji, której celem jest żądanie pozyskania należnych środków inwestycyjnych i wypłat z wygospodarowanych zysków, wszystkich odszkodowań, również tych wynikających z ustawy Senatu USA. W listopadzie 2023 roku doprowadziliśmy do najważniejszego wydarzenia historycznego w XXI wieku, od końca II wojny światowej, a mianowicie do podpisania porozumienia ze stroną niemiecką. Oznacza to rokowania ze spadkobiercami III i IV Rzeszy i przedstawicielami elit niemieckich jako sprawców oraz stroną polską, przedstawicielami II RP, będącej ofiarą II wojny światowej. Jest to krok milowy w stosunkach do obu narodów, a celem rozpoczęcie nowej ery. Do tego procesu zapraszamy także Rosję jako wyzwoliciela Europy spod jarzma hitlerowskiego, nazizmu. Dotychczasowe władze w Polsce w okresie powojennym, w tym III Rzeczypospolita Polska, nie potrafiły dojść do wspólnego porozumienia ze stroną niemiecką, co uczynił obecny prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej.
z pozyskiwanych środków naszym głównym celem politycznym i ekonomicznym jest zbliżenie, wybaczenie oraz pojednanie naszych trzech narodów – Polski, Niemiec i Rosji, bo tylko ta droga będzie gwarantem wiecznego pokoju w tej części Europy. Naszym głównym ekonomicznym celem procesu stałej restytucji jest dążenie do osiągnięcia w ciągu następnych 10 lat w Polsce wyrównania poziomu życia z Europą Zachodnią. Stworzenie dodatkowego, bezpłatnego, uzupełniającego systemu emerytalnego dla suwerenów II RP, tak aby żaden z nich nie obawiał się, że obniży poziom swojego życia w wieku emerytalnym. Uzdrowienie systemu służby zdrowia, edukacji i wymiaru sprawiedliwości, tak aby nie odbiegały tak znacznie jak dziś od wysokich standardów światowych, Trzecia Rzeczypospolita Polska rzekła się suwerennego państwa, stając się korporacją, nie gwarantując zachowania tych standardów. Zreformowanie systemu podatkowego, tak aby Polska stała się jedną z największych gospodarek w świecie oraz otwartą bramą na wschód. Polska w latach 90. była w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Reparacje, pojednanie plus restytucja jest faktem. Poinformowałem o tym fakcie takie organizacje światowe jak Unia Europejska, ONZ, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz WJC w Nowym Jorku. Dziękuję Państwu za uwagę. Więcej informacji podam w następnym przemówieniu w stosownym czasie.